Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki otwartych konkursów programu Senior Plus. W latach 2015-2020 przeznaczy na ten cel 80 milionów złotych. Jak informuje biuro poselskie posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Mosińskiego, w regionie Kalisko-Leszczyńskim dofinansowanie na utworzenie miejsc dla seniorów otrzyma 7 placówek, a 11 istniejących zostanie wspartych finansowo. W sumie dofinansowanie wyniesie 2,5 miliona złotych. Naszego regionu pieniądze otrzymają gminy Gostyń i Krobia. Dzienne domy Senior Plus czy Kluby Senior Plus to inicjatywy, na które samorządy mogą pozyskiwać celowe dofinansowanie, komentuje poseł Jan Mosiński. W aktualnej edycji pieniądze otrzymały wszystkie podmioty, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną. Ministerstwo rozdzieliło 50 milionów i planuje w najbliższym czasie kolejny nabór, informuje poseł Jan Mosiński.